I witamy Państwa ponownie po przerwie. Raporty z opublikowanych ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz raport danych ogólnych Platformy e-Zamówienia. To temat, jakim już za chwilę zmierzą się moi koledzy, dyrektor Krzysztof Fiołek, dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego. Bardzo mi miło ponownie. Oraz Piotr Biłas, kierownik projektu e-Zamówienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo panom, chciałbym panom oddać głos i bardzo proszę. Proszę nas przeprowadzić przez meandry tych raportów. To jest nowe narzędzie, którego wcześniej nie omawialiśmy, także dzisiaj, można powiedzieć, debiutuje na naszych konferencjach. Debiutuje, bo to jest element związany z modułem monitorowania i analiz. Raporty danych ogólnych o zamówieniach publicznych, jest to, no, postaramy się, bym powiedział, opowiedzieć o danych ogólnych i raportach z danych ogólnych o zamówieniach publicznych, takie, które będą mogły być przeglądane zarówno przez wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również tą część, która dotyczy już zindywidualizowania postępowań, które są prowadzone przez poszczególnych zamawiających. Ja uważam, że warto bym powiedział zadać sobie to jedno pytanie dotyczące samego celu raportów. Oczywiście, bo moduł monitorowania i analiz to, tak jak wiemy, jeżeli chodzi o platformę zamówienia, Państwo z modułu monitorowania i analiz po części już wszyscy korzystaliście, jeżeli chodzi o sprawozdania roczne za 2021 rok, więc co do zasady jest to narzędzie, które już Państwu jest znane, a raporty to jest ciąg dalszy, to jest pewien kolejny krok, do którego zmierzamy, żeby Państwu ułatwić, łatwiej zapoznawać się z zamówieniami, w jakiś sposób z perspektywy takiej ogólnej oceniać wszystkie, całość postępowań, czy powiedzmy ten rynek zamówień publicznych z perspektywy danych ogólnych. I ten główny cel, no, oczywiście wynika z samej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ja już wcześniej o tym wspominałem, że jawność postępowania, transparentność postępowań, która jest już realizowana przez każdego zamawiającego w poszczególnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, od ogłoszenia o zamówieniu, o publikacji planów postępowania, o ogłoszeniu o wyniku postępowania, o ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, kolejnymi krokami, oczywiście poprzez zmiany publikowanych ogłoszeń, poprzez dokumentację postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy, więc szereg tych czynności polega na tym, że my tą transparentność wykonujemy na co dzień, a można by było powiedzieć, że taką klamrą spinającą tą transparentność, jeżeli chodzi o dostępność do danych o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, są właśnie raporty z danych ogólnych. My tego nigdy nie udostępnialiśmy jeszcze, jeżeli chodzi o Urząd Zamówień Publicznych. To jest pierwszy taki krok, pierwsze działanie, które Urząd Zamówień Publicznych Państwu chce zaprezentować. I dlatego właśnie o raportach, Szanowni Państwo, kilka słów powiemy. Może zaczynając jeszcze tą ogólną kwestię dotyczącą miejsca modułu monitorowania i analiz na platformie zamówienia, to warto by było zwrócić uwagę, jak to wygląda, rozłożenie całego systemu. Mamy menadżer tożsamości, od 1 stycznia 2021 roku mamy biuletyn zamówień publicznych. Kolejnym krokiem, takim głównym, tym kamieniem, takim platformy zamówienia milowym jest właśnie moduł ofert i wniosków, czyli ten moduł do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym była mowa przed chwileczką. Kolejnym krokiem jest właśnie element modułu monitorowania analiz, czyli sprawozdania roczne, i jeszcze to, nad czym pracujemy, jeżeli chodzi o końcówkę działań, no to mamy kwestię związaną z możliwością publikacji ogłoszeń unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli SNDR-em, który na platformie zamówienia również będzie, już jest udostępniony w części zamówień klasycznych, a jeszcze pozostają nam sektorowe i bezpieczeństwo z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, także do wdrożenia. Więc to są takie ostateczne, bym powiedział, w tym zakresie to są te etapy biznesowe, a zamyka to wszystko, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy
z perspektywy raportów, to zamyka nam to moduł monitorowania i analiz, bo jak Państwo dobrze wiecie, kwestię związaną z publikacją, publikacja ogłoszeń, czy powiedzmy całe nasze postępowania, udzielenie zamówienia koniecznego kończą się w danym roku tym naszym obowiązkiem, jakim jest przekazanie sprawozdania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To jest pierwsza z części. No i moduł monitorowania i analiz w pozostałym zakresie już jest taką funkcjonalnością, która Państwu służy zarówno z opublikowanych ogłoszeń, czy z danych, które są na platformie zamówienia. I dlatego moduł monitorowania i analiz co do zasady ma te funkcjonalności takie raportowe, informacyjne, biznesowe dla nas wszystkich. Skąd prezes, realizując swój obowiązek monitorowania rynku zamówień publicznych, pobiera informacje, co jest źródłem? No głównym źródłem oczywiście analizowania tego rynku zamówień publicznych są informacje z kontroli czy z opinii prawnych, czy wystąpień o opinie prawne do Urzędu Zamówień Publicznych, czy też z takiej kontroli instancyjnej, jaką jest odwołania czy środki ochrony prawnej w ramach Krajowej Izby Odwoławczej, czy to sądowe. Więc w tym zakresie mamy możliwość oceny prawidłowości zachowań zamawiających w procesie zamówień publicznych, czy powiedzmy nie tyle to wynika i może nie takie jest założenie głównie monitorowania tego rynku, ale też weryfikacji tych prawidłowości czy prawidłowych zachowań w samym tym procesie, żeby ten proces prawidłowo brnął do przodu. I jeżeli o to chodzi, no to ten, jak spojrzymy na ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których gdzieś mamy około 140 tysięcy w ramach, 130-140 tysięcy w ramach roku, no to biorąc pod uwagę ilość kontroli, ilość odwołań w skali roku, no to mówimy o znacznie mniejszej ilości, bym powiedział, to jest odsetek nieduży, bo tak jak tutaj Państwo widzicie liczby, no to są tak naprawdę 0,2%, no ale w skali powiedzmy wszystkich tych działań, no to możemy mówić o powyżej 2% wszystkich postępowań, które są prowadzone w danym roku, są monitorowane w taki sposób, jaki tutaj został przedstawiony, czyli tak jak mówiłem, kontroli czy odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. A jeżeli chodzi o dane, no to Szanowni Państwo, no co tu dużo mówić? No, raporty to też jest pewna trudność, ale musimy też mieć świadomość, że raporty są tworzone, ale też musimy je umieć czytać w odpowiedni sposób. Oczywiście raporty muszą być tak stworzone, żeby były jednoznaczne dla wszystkich, jeżeli chodzi o interpretowanie ich zapisów. Ale druga kwestia jest taka, że oczywiście jak mamy te stworzone dane, w jaki sposób one są przedstawione na platformie zamówienia, to w ten sposób je też będziemy publikowali na tych danych raportów i w taki sposób one będą wyświetlane. Też oczywiście jednym z takich podstawowych elementów, który nam się pojawił w ostatnim czasie, no to jest kwestia związana z taką detekcją błędów. My to nazywamy na razie takich, które się pojawiają, często bardzo polegających na błędach pisarskich zamawiających i to już mówimy gdzieś tam o kilkudziesięciu, kilkuset takich zdarzeń, których wychwyciliśmy po prostu tylko i wyłącznie w momencie odpalenia raportów, próby zweryfikowania poprawności tych danych. Zweryfikowaliśmy błędy u zamawiających, które wymagały w opublikowanych już ogłoszeniach poprawy z uwagi na to, że te dane były nieprawidłowo wpisywane, typu wartość zamówienia w ilości złożonych ofert i tak dalej, bym powiedział, gdzie te dane w odpowiedni sposób nie były przedstawione w prawidłowy sposób do opinii publicznej, więc to też przydatna rzecz, bo bardzo łatwo nam wyłapało takie skrajne informacje, które w ramach platformy zamówienia, czy w ramach w ogóle systemu zamówień publicznych nie powinny się pojawiać, bo one po prostu są niewłaściwe, ale tak? Myślę, że też warto powiedzieć o tym, że w tej części raportów, które będę Państwu przedstawiał, które wchodzą w głąb Państwa danych, o tej detekcji tych błędów danych, pozwolą Państwu zobaczyć, czy sami nie popełniliście jakby błędów na poziomie swoich ogłoszeń, dlatego że tam mamy poszczególne agregaty danych w zakresie liczby właśnie ofert otrzymanych, wartości. To są te elementy, które właśnie podlegały tym korektom, jakby tu pracy z zamawiającymi, którzy korygowali właśnie te ogłoszenia o wyniku
postępowania, właśnie żeby te dane na tych raportach odzwierciedlały jakby rzeczywistość, a co niejednokrotnie wpływało, że w wyniku takich błędnych danych, przykład bardzo dość ciekawy, że jeden z zamawiających nawet wprowadził, że otrzymał 1 300 000 ofert w postępowaniu, co automatycznie cały raport, jego zachowanie zastosowało do tych wartości. Także myślę, że to też jest dość ciekawy element jakby takiej możliwości detekcji bezpośrednio przez samego zamawiającego. I kontynuując, Szanowni Państwo, jeszcze wracając do tego celu, no bo to jeden z tych elementów to jest właśnie detekcja, poprawianie naszych błędów, weryfikacja tych błędów, bo to nam znacznie ułatwi pracę, jeżeli chodzi o nas zamawiających. Drugą kwestią jest fajny element, powiedziałbym, fajny, może słowo nie jest właściwe, ale przydatny element, którym możemy obejrzeć raporty z danych ogólnych w porównaniu do raportów, o których będziesz za chwileczkę, Piotrze, bym nie mówił, w zakresie związanych z tym elementem naszych postępowań, czyli w jakim miejscu my się znajdujemy w odniesieniu do standardów, które są stosowane w większości zamawiających, bo to jest dobre pole porównawcze, dobry, bym powiedział, taki też element, który pokazuje szczególnie niedoświadczonym zamawiającym, bo może nie tyle, jak jest ktoś bardzo doświadczony, ma wiele lat doświadczenia, jeżeli chodzi o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, to ma większą świadomość do tego, w jaki sposób się zachowuje, a czy te zachowania w odpowiedni sposób są realizowane, ale dla tych niedoświadczonych zamawiających porównanie moich zachowań dotyczących na przykład kształtowania kryteriów oceny ofert, czy stosowanych trybów są pierwszą taką wskazówką do tego, czy ja w właściwym kierunku idę, czy powinienem stosować, czy te ryby, które stosuję, przesłankowe na przykład, są właściwe, czy one są tak popularne, jak mi się wydawało, że każdy tryb właściwie jest sobie równy. Więc to są takie podstawowe elementy, na które warto zwrócić uwagę. No i moim zdaniem jeszcze taki biznesowy, no moim zdaniem, no chyba to jest nie tylko moim zdaniem, bo tak świat już w tym kierunku sektora prywatnego bardzo mocno się ukształtował, jeżeli chodzi o funkcjonowanie funkcjonowanie raportów w przedsiębiorstwach. To jest, bym powiedział, kolejna rzecz, która ma ogromne znaczenie, że dzisiaj czytamy raporty w takiej binarnej wartości, często liczbowe. Mniej zastanawiamy się, już nie poświęcamy czasu na wielostronnicowe weryfikowanie raportów opisowych, tylko po prostu te raporty są kształtowane na bazie liczby, informacji, szybkich danych, które są publikowane, a to ma ogromne znaczenie na przykład dla wykonawców, którzy mogliby zajrzeć nawet na platformę zamówienia, zobaczyć, jak funkcjonuje rynek zamówień publicznych, nie też na bazie sprawozdania rocznego, które jest bardziej dla zamawiających o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych, bo jest to informacja, która jest z opóźnieniem dopiero publikowana po roku, którego ten raport dotyczy, więc on jest w późniejszym czasie, jeżeli chodzi o sektor prywatny. Sektor prywatny potrzebuje informacji tu i teraz i na przyszłość, więc wniosków czy estymacji takich, które dla sektora prywatnego po prostu dają wartości, przynoszą wartości biznesowe. I temu ma służyć też właśnie budowanie tych raportów, żeby zarówno zamawiający mogli w odpowiedni sposób wykorzystać te dane dla siebie, ale też wykonawcy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na rynku. Może zachęcenie też wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniach, biorąc pod uwagę poszczególne elementy tego raportu. Szanowni Państwo, tak wchodząc bezpośrednio już w tą strukturę, w ogóle budowanie tych raportów, jak one będą wyglądały, to chcielibyśmy Państwu przedstawić je i w ten sposób, że globalnie, bym powiedział, ogólnym takim filtrem dla tych postępowań, dla tych raportów jest waluta, rok i oczywiście zamówienia, czy to są poniżej progów, czy powyżej progów. To jest taki, bym powiedział, podstawowy filtr. Jeżeli zwrócimy Cię Państwo uwagę, że dzisiaj mamy te filtry zasilone, jeżeli chodzi o źródła, to mamy zasilone głównie z Biuletynu Zamówień Publicznych, bo podstawowym takim założeniem naszym, jeżeli chodzi o ten proces tego projektu Platformy Zamówienia, to było, że moduł monitorowania i analiz będzie tylko i wyłącznie pobierał dane z Platformy Zamówienia. Jeszcze nie braliśmy wówczas, bo no wiadomo, to 3 lata projekt, no to też mamy ograniczone pewne ramy dotyczące tego, co jesteśmy w stanie zrealizować, no. Więc też tutaj musieliśmy wybierać. Jeżeli chodzi o
O kolejnym, bym powiedział, etap jest pobieranie też informacji do modułu monitorowania i analiz bezpośrednio z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, bo jak wiecie Państwo, no część z Państwa będzie korzystała ze sendera, część z Państwa będzie jednak bezpośrednio publikować poprzez Z-Notice, na przykład ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i z Platformy Zamówienia Państwo nie będziecie korzystać, więc tych danych w samych raportach mieć nie będziecie, a my również nie będziemy mieli tych danych, jeżeli chodzi o monitorowanie czy wyświetlanie tego w raportach. Dzisiaj my mamy tylko i wyłącznie źródłami tych danych jest Biuletyn Zamówień Publicznych i publikowane ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej poprzez e-sender udostępnione na Platformie Zamówienia. Mamy dane, które są z 2021 roku, mamy dane, które są z 2022 roku. Myślę, że użyteczność raportów też będzie nam wyświetlała, będzie pojawiała się i uświadamiać będziemy sobie w momencie, kiedy będziemy filtrowali poprzez poszczególne lata te raporty w odniesieniu do 2021 roku, będąc w 2025, 2023 i tak dalej, bym powiedział poszczególne lata, jeżeli będziemy mogli wyświetlić, to zupełnie inaczej będzie wyglądało niż dzisiaj, powiedzmy taki okrojony troszeczkę ten raport o te dane, które w tej chwili mamy. Więc to jest taka kluczowa rzecz. Zupełnie inaczej wygląda z perspektywy lat, bo zwykle to porównanie robimy rok do roku z poszczególnych lat, więc wówczas będzie to wyświetlało się zarówno dla postępowań naszych, jeżeli chodzi o te nasze postępowania, czy postępowań ogólnych, czy tych informacji ogólnych o postępowaniach, o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsza strona, Szanowni Państwo, raportu, który zostanie Państwu na dniach, myślę, udostępniony. To jest już kwestia 2-3 tygodni, bo to jest ten raport właściwie, on jest gotowy, tylko jeszcze właśnie są pewne informacje, które są właśnie do wyczyszczenia, jeżeli chodzi o dane zamawiających, ale chyba to już właściwie prawie mamy w całości poprawione te błędy, które zamawiający gdzieś popełnili, a one mogły wpływać na całość tych danych. Tak jak Państwo spojrzycie na ten raport, pierwsza strona jest takim miksem informacji trochę, jeżeli chodzi o rynek zamówień publicznych i on dotyczy liczby ogłoszeń o zamówieniu, które są wyświetlane, tak jak Państwo spojrzycie, po lewej stronie. Liczby ogłoszeń o zamówieniu w podziale na miesiące, czyli w poszczególnych miesiącach i tak samo biorąc pod uwagę z podziałem na ten terytorialny podział tutaj kraju, więc też będziemy widzieli odpowiednio, ile tych postępowań zostało ogłoszonych w poszczególnych województwach. Liczbę udzielonych zamówień, liczbę, wartość udzielonych zamówień, liczbę zamawiających i liczbę złożonych ofert. I tutaj, Szanowni Państwo, chciałbym na sekundkę się zatrzymać przy liczbie udzielonych zamówień, bo przyjęliśmy dla liczby udzielonych zamówień, bo oczywiście to jest zawsze, jeżeli chodzi o raporty i wyświetlanie ich w odpowiedni sposób, to istotną kwestią jest zawsze zadanie pytania, a jak zadamy sobie pytanie, że chcielibyśmy zobaczyć liczbę złożonych ofert w postępowaniu, czy tam średnią liczbę złożonych ofert w postępowaniu, no to wydaje nam się to bardzo prosta odpowiedź, przecież to jest tylko średnia arytmetyczna, co do zasady nie ma żadnego problemu, żeby ją wyliczyć, ale w momencie, kiedy zastanowimy się nad tym, czy średnia arytmetyczna ma dotyczyć postępowania, biorąc pod uwagę ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o wyniku postępowania, czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, czy liczbę złożonych ofert będziemy odnosili do liczby części, bo jeżeli mamy 3 oferty w postępowaniu, które jest podzielone na 100 części, to pytanie, czy średnia ilość złożonych ofert dotyczy całości, czy średnia ilość dotyczy każdej z poszczególnych części. I przyjęliśmy, żeby była wartość taka biznesowa, ona żeby miała jednak ten podział na części, żeby był bardziej dla nas wiarygodny, to przyjęliśmy tą liczbę złożonych, udzielonych zamówień, w tym dla części postępowań. Czyli tak jak tutaj Państwo będziecie odczytywali ten raport, no to ona odnosi się zarówno do udzielonych zamówień, których jedna część jest, no to jest jedno postępowanie. Jeżeli będziemy mieli 10 części, to tak bym powiedział, będzie zawarta umowa na 10 części, no to będzie to liczba udzielonych zamówień dotyczyła dokładnie tej ilości części. I średnia liczba złożonych ofert, to Państwo zobaczycie na kolejnych stronach tego raportu, będzie się w tym wypadku, będzie kierowała do
do ilości złożonych ofert dla każdej z tych części, bo wówczas będziemy wiedzieli, ile faktycznie jest złożonych ofert, bo może być tak, że pewien produkt czy pewna część nie ma w ogóle złożonych ofert i tak naprawdę możemy powtarzać 7 razy postępowania, a tych ofert w postępowaniu nie ma. I pytanie, czy no pytanie to już właściwie w tym wypadku nie ma, bo średnia złożonych ofert dla tej części jest równa zero, więc w tym wypadku tak powinniśmy to traktować, a nie przyjąć, powiedzmy, to postępowanie jako jedno zadanie. Co do porównania, bo tutaj możemy, oczywiście w tym zakresie mogą być dyskusje, jeżeli chodzi o raport i z tym sobie, z tego sobie zdajemy sobie sprawę, ale zwróćcie Państwo uwagę, że Platforma e-Zamówienia daje nam raporty w tym miejscu, w którym dzisiaj je oglądamy, tak jak Państwu je dzisiaj prezentujemy, troszeczkę może tak statycznie, moglibyśmy je uruchomić właściwie już na taki sposób, żeby Państwo prezentowali, bo one są interaktywne, więc w odpowiednie, jeżeli wprowadzimy te informacje, klikniemy na to województwo mazowieckie, no to odpowiednio nam w poszczególnych miesiącach też rozrzuci te informacje o publikowanych ogłoszeniach, ale to, co jest istotne, raporty mają odnosić się do pewnych wartości biznesowych. A jeżeli chcemy informacji o liczbie ogłoszeń o zamówieniu, czy liczby opublikowanych ogłoszeń o wyniku postępowania, do tego mamy wyszukiwarkę w Biuletynie Zamówień Publicznych, którą możemy zarówno wyszukać w postępowania krajowe, czy to postępowania unijne. Więc w tym zakresie chcielibyśmy, ten raport ma odzwierciedlać pewne wartości troszeczkę bardziej biznesowo niż powiedzmy tylko w taki sposób odnosząc się do tych opublikowanych informacji. Szanowni Państwo, z czego czerpiemy tę liczbę, tą powiedzmy do liczby udzielonych zamówień, z jakich źródeł? Źródłami są ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego i z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na tą liczbę udzielonych zamówień, tak jak już wspominałem, jeżeli wejdziecie Państwo w poszczególną już mapkę, wchodząc w mapkę, no to będziecie Państwo mieli tą informację również o poszczególnym regionie, jeżeli chodzi o liczbę udzielonych zamówień, czy to samo będzie dotyczyło wartości udzielonych zamówień w danym województwie. Tu jak Państwo widzicie, dla wartości udzielonych zamówień również źródłami są ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego i z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Dla wartości udzielonych zamówień, Szanowni Państwo, wartość udzielonych zamówień to suma wartości zawartych umów z danego roku, czyli możemy tą możliwość filtrowania mamy po kodzie waluty i rok powinien filtrować po dacie zawarcia umowy. W przypadku ogłoszeń zawierających części, bo to jest, bym powiedział, też case, który tutaj analizowaliśmy, czy mamy opublikować na przykład informacje o, czy mają dotyczyć te raporty, odnosić się do ogłoszenia o wyniku postępowania w dacie jego opublikowania, czy informacje o zawartej umowie mają odnosić się do daty, w której umowę zawarłem, czyli rzeczywistej daty, czyli na przykład zawarłem umowę, czyli udzieliłem zamówienia w 2021 roku, czy w styczniu 2022 roku, kiedy opublikowałem ogłoszenie o wyniku postępowania. Więc biorąc to, te zagadnienia również, no, udzielenie zamówienia następuje w konkretnym roku, więc jeżeli udzielamy zamówienia w 2021 roku, to niezależnie od tego, kiedy będzie opublikowane ogłoszenie o wyniku postępowania czy udzielenie zamówienia publicznego, te informacje będą pobierane z daty zawarcia umowy, z ogłoszenia o zamówieniu, a nie z daty opublikowania ogłoszenia o wyniku postępowania czy udzielenia zamówienia publicznego. Mogą te dane, co pokazuje oczywiście też, jak to raporty są żywe i w czasie rzeczywistym, no to też pokazuje nam, że 31 grudnia 2022 roku nie będziemy mieli zamkniętych informacji o 2022 roku, tak jak może to funkcjonować w sprawozdaniu prezesa, tak? Bo tutaj akurat w tym zakresie, bo 31 grudnia jeszcze będziemy mieli szereg nieopublikowanych ogłoszeń o wyniku postępowania, bo termin na ogłoszenie o wyniku postępowania jeszcze będzie bieg, jeszcze będzie możliwość opublikowania go w styczniu następnego roku. Więc biorąc to pod uwagę, jeżeli zwrócicie Państwo na ten drugi akapit, że w przypadku ogłoszeń zawierających części, dla których zawarcie umowy odbyło się przykładowo w 2021 i 2022 roku, w polu wartość udzielonych zamówień na raporcie wykazuje sumę
wartości umów z danego roku. Natomiast ogłoszenie w takim przypadku powinno zostać wskazane tyle razy w polu liczba udzielonych zamówień, ile było zawartych części w danym roku. Jeżeli zaczynamy, zaznaczono w każdej części inną walutę, to ogłoszenie powinno zostać wykazane również dla każdej waluty, jeżeli chodzi o filtry, które Państwu na początku wskazywałem. W przypadku, gdy ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane w innym roku, na przykład 2022, niż została zawarta umowa, udzielone zamówienia, na przykład w 2021, dane dotyczące tego zamówienia w polach liczba udzielonych zamówień, wartość udzielonych zamówień, liczba złożonych ofert powinny zostać pokazane w raporcie dotyczącym okresu, w którym została zawarta umowa o udzielenie, tak jak to zostało zawarte, czyli w 2021 roku. Co do liczby złożonych ofert, no to jak widzicie Państwo również, co jest źródłami dla tej części raportu, czyli ogłoszenie o wyniku, ogłoszenie o udzieleniu sektorowe i z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Liczba złożonych ofert to suma wszystkich ofert z udzielonych części w danym roku i możliwość filtrowania po kodzie waluty. Filtr rok powinien filtrować po dacie zawarcia umowy poszczególnych już pól w ramach tych ogłoszeń, które są powyżej wskazane. Kolejną stroną raportu, tak jak Państwo widzicie, to będziecie Państwo mogli swobodnie sobie oglądać, dlatego też te informacje może są wcześniej, ale to już będzie dla Państwa podpowiedź, w jaki sposób z tych raportów korzystać. To jest części dotyczące trybów udzielenia zamówienia publicznego. To jest taka, bym powiedział, raport dotyczący tych informacji, jaki jest odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy i odsetek wartości udzielonych zamówień w poszczególnych trybach. Oczywiście tutaj są te wartości kołowo wyświetlone. Możecie Państwo je już przefiltrować w odpowiedni sposób dla danego województwa, dla poszczególnego trybu, żeby zobaczyć, jakie te wartości w tym zakresie i w tym raporcie są. Tryby uwzględniają ogłoszenia o wyniku postępowania, o udzieleniu zamówienia sektorowym i dziedziny obronności i bezpieczeństwa, odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na tryb udzielenia zamówienia powinien być wyliczony na podstawie liczby ogłoszeń o wyniku postępowania, brak możliwości filtrowania po kodzie, bo tutaj oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie już samych trybów i rok powinien filtrować po dacie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania, no bo to są informacje o tym, które zostały zawarte udzielonych zamówień w danym roku. Tu Państwo widzicie jeszcze pole w taki sposób wyświetlone, jeżeli Państwo najedziecie na którejś z tych pól, czyli tu już szczegółowe informacje, które są wskazane w poszczególnych tych polach, najeżdżając na interaktywnych formularzach. Informacje o trybach zamówienia. Odsetek powinien być wyliczony na podstawie wartości zawartych części. No tutaj to akurat jeżeli chodzi o kwestie związane z wartości tych trybów, no to tutaj części już nie mają takiego znaczenia. Tutaj jest sumaryczna kwestia związana z sumaryczną wartością i kwotą, więc akurat części nie mają tutaj znaczenia. Jedyną kwestią, która jest, to jest data zawarcia umowy, czyli w którym roku zostało udzielone zamówienie, żebyśmy mogli w odpowiedni sposób tą wartość uwzględnić, czy to dotyczyło tego roku, czy tego, w zależności od kiedy zostało to zamówienie udzielone. Dane dotyczące rodzajów zamówień. Także to jest kolejny część raportu, więc będziecie Państwo mieli tutaj informacje o liczbie udzielonych zamówień, w tym dla części postępowań. To jest taki top 10 kodów CPV, które są najbardziej popularne, najwięcej udzielono zamówień i wartość udzielonych zamówień właśnie dla tych kodów CPV. Więc to jest, bym powiedział, do takiego przejrzenia, zweryfikacji też pewnych informacji takich biznesowych, może bardziej dla wykonawców, zastanawiając się nad tym, jeżeli chodzi o ten rynek, jaki rynek, jakie jest zapotrzebowanie i żeby też zachęcić ich do brania udziału w postępowaniu. Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamówienia, czyli dostawy, usługi i roboty budowlane, no to w tym wypadku już części też nie braliśmy pod uwagę, bo biorąc pod uwagę to, że dostawy
bardzo często, szczególnie w sektorze medycznym, gdzie tam szpitale udzielają zamówień bardzo mocno poszatkowanych, no to do części, czasami nawet do 500 części, czy 400 części, czy 100 części, no to w tym wypadku, gdybyśmy my odnosili się do poszczególnych już informacji o każdej części, no to dostawy by tutaj nam całkowicie zdominowały, więc punktem takim wyjścia jest tutaj ogłoszenie o wyniku postępowania, a nie poszczególne części, więc w tym wypadku wartość tego raportu jest biznesowo właściwa. Informacje o najczęściej udzielanych zamówieniach, to tak jak Państwu wcześniej wskazałem, punktem jakie rodzaje czy źródła, no to tak jak Państwo już widzicie, liczba udzielonych zamówień dla tych 10 najpopularniejszych kodów CPV, powinna być to suma zawartych części, brak możliwości filtrowania po kodzie waluty, filtrok powinien filtrować po dacie zawarcia umowy. Wartość tych udzielonych powinna być to suma wartości zawartych części. Odsetek liczby udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamówienia, to jest odsetek, powinien być wyliczany na podstawie liczby ogłoszeń o wyniku postępowania. Odsetek wartości udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamówienia powinien być wyliczony na podstawie wartości zawartych części. Dane dotyczące rodzaju zamawiającego, to jest kolejna strona tego raportu z danych ogólnych, więc tutaj Państwo będziecie mieli informacje o odsetek liczby udzielanych zamówień w podziale na rodzaj zamawiającego, czyli jaki zamawiający udziela, powiedzmy, jakich, ile dany zamawiający udziela zamówień, odsetek wartości udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamawiającego. No i tu bym powiedział, po prawej stronie to już taka lista najbardziej zaangażowanych chyba zamawiających z perspektywy na informacje dotyczące tego, że liczba udzielonych zamówień przez top 10 z największą liczbą zamówień zamawiających, więc tutaj już jest bezpośrednio z produkcji. Jak Państwo widzicie, możecie zobaczyć, ile mamy, ale pamiętajcie Państwo, że to są dane głównie z biuletynu zamówień publicznych. Jeszcze oprócz tego, oczywiście, tak jak patrząc na filtry, jeszcze bierzmy pod uwagę, że platforma nie jest zasilona dziennikiem urzędowym Unii Europejskiej, więc tutaj mielibyśmy troszeczkę inaczej by to wyglądało, gdybyśmy zasilili te dane informacjami z dziennika urzędowego Unii Europejskiej, bo raz, że postępowań unijnych jest tam znacznie więcej, jeszcze zarówno ci zamawiający, bo to są bardzo duzi zamawiający, ale doszłyby też instytucje, które prowadzą postępowania. Tak? Tak, pytanie? Czy możemy pogratulować Akademii Górniczo-Hutniczej? W tej chwili tak, w tej chwili tak. To jest na 21 miejscu. Czerwca na pewno. Tak, na 21 czerwca Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowie. Będę się widział w tygodniu z przedstawicielem AGH-u, tak? Akurat Akademii Sportowego, ale przekażę. Tak, poprosimy. Pogratuluję. Więc AGH myślę, że wie, że jest wysoko na liście, więc także... Także tutaj widzicie Państwo w tym zakresie, no i co do wartości udzielonych zamówień, top 10 zamawiających z największą wartością zamówień, to jest taka, bym powiedział, bardziej ciekawostka, ale też pokazuje skalę zamawiających, którzy prowadzą bardzo dużo postępowań. I tutaj podkreślam jeszcze raz, to są tylko dane z biuletynu zamówień publicznych, a nie z dziennika urzędowego Unii Europejskiej. Może jeżeli skorzystano ze sendera, może zamawiający, nawet ci zamawiający, mogłoby dojść kilka postępowań, ale patrząc z perspektywy tej, której dzisiaj jeszcze wiemy, jakie jest wykorzystanie SNDR-a, to jest świeże narzędzie, więc głównie to są dane z BZP. I tak jak wspomniałem, no oczywiście tu są znowu źródła dla Państwa, te informacje o źródłach, z których te informacje są pobierane, odsetek powinien być wyliczony, jeżeli chodzi o liczbę udzielonych zamówień w podziale na rodzaj zamawiającego, wyliczany na podstawie liczby ogłoszeń o wyniku postępowania, brak możliwości filtrowania po kodzie waluty i tak dalej. Państwo tutaj już sobie to widzicie, rodzaj zamawiającego powinien być pobierany z ogłoszenia, informacja dotycząca pierwszego zamawiającego, który jest opublikowany, który jest w menadżerze tożsamości. Tożsamości, dokładnie. Tu jeszcze bym powiedział, ta informacja w takim właśnie tym interaktywnym podświetleniu już tych informacji, takich dosyć szczegółowych. Informacje jeszcze od zamawiających, że odsetek co do wartości udzielonych zamówień jest skąd są źródła, czyli wyliczane na podstawie wartości zawartych części. Liczba udzielonych zamówień top 10 zamawiających powinna być to suma ogłoszeń o wyniku postępowania.
wartość udzielonych zamówień dla top 10, to powinna być to suma wartości części. Krótki, porównawczy, z dodatkowym filtrem raport dotyczący danych, dotyczący kryteriów oceny ofert. Tak jak Państwo widzicie, mamy kryteria, w których nie występuje wyłącznie cena i cena jako jedyne kryterium. To jest, bym powiedział, dosyć uproszczony raport, ale też z podziałem na dodatkowym jeszcze filtrem na rodzaj zamówienia, na dostawy, roboty budowlane, więc możecie Państwo tutaj, jak będziecie Państwo już korzystać, możecie sobie jeszcze to przefiltrować w zależności od rodzaju zamówienia. Kolejny raport, który u Państwa będzie wyświetlany, to są dane dotyczące średniej liczby składanych, odrzucanych ofert. Wcześniej już o tym wspominałem, w jaki sposób przyjechaliśmy mechanizm, więc on odnosi się do każdej z części, jeżeli chodzi o wyliczanie średniej ze złożonych ofert w postępowaniu, czy to dla robót budowlanych, usług, czy dostaw. Średnia liczba składanych ofert, Państwo te liczby widzicie, średnia liczba składanych ofert w podziale na tryb udzielenia zamówienia jest po prawej stronie, więc w tym zakresie możecie Państwo sobie też to w odpowiedni sposób przefiltrować, odpowiednio z każdym rokiem. Średnia liczba odrzuconych ofert w podziale na rodzaj zamówienia, to jest, bym powiedział, taka smutna bardziej wiadomość, bo oczywiście odrzuconych ofert chcemy jak najmniej, ale też to w jakiś sposób po przecinku, bym powiedział, też tą wartość nam jakoś pokazuje, jeżeli chodzi o skalę i ten odsetek, więc tu Państwo możecie zobaczyć i też w zależności od trybu postępowania, w jakim udzielane jest zamówienie, w jakim przypadku mamy możliwość, jaka skala jest, powiedzmy, dla tych postępowań, jeżeli chodzi o odrzucenie oferty. Źródła danych, o których wspominałem, liczba składanych ofert, odrzuconych ofert powinna być pobierana w każdej zawartej części, rodzaj zamówienia i tryb zamówienia powinny być pobierane z ogłoszenia o wyniku postępowania i tutaj będzie filtrować, można po dacie zawarcia umowy, jeżeli chodzi o rok. To też dla Państwa użyteczne, jeżeli chodzi o zamawiających. Jest to średni czas trwania postępowania w podziale na rodzaj zamówienia, roboty budowlane, usługi, dostawy. Średni czas trwania postępowania w podziale na tryb udzielenia zamówienia. Jeżeli Państwo jeszcze zwrócicie uwagę, no fajne informacje, tak będzie dla zamawiającego zawsze, żeby zobaczyć, jaki czas jest na przeprowadzenie danego postępowania, jeszcze z podziałem na tryby. Sposób wyliczenia czasu trwania postępowania, jest to czas trwania postępowania w dniach, data zawarcia umowy, oczywiście jak można odjąć, jeżeli da się odjąć datę, no to daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Przepraszam, tutaj przeskoczyłem. Dane dotyczące wykonawców sektora MŚP, to są już chyba dwa ostatnie raporty z tych danych ogólnych, jak dobrze pamiętam. Też jeżeli chodzi o odsetek liczby ofert składanych przez wykonawców z sektora MŚP i odsetek liczby zamówień udzielanych wykonawcom sektora MŚP, to będzie raport bardziej jest dla chyba Komisji Europejskiej, bo największy ma tutaj nakład na aktywizację MŚP, więc najbardziej jest zainteresowany, jeżeli chodzi o ten raport, więc możecie Państwo zobaczyć z podziałem na rodzaj zamówienia i oczywiście sumarycznie w połączeniu robót, usług i dostaw. Informacje o MŚP i tutaj są też źródła, z których te dane publikujemy. No i ostatnią częścią raportu, bym powiedział, taką tego raportu z danych ogólnych, mamy dane dotyczące postępowań, w których dopuszczono składanie ofert częściowych, również z podziałem na rodzaj zamówienia przy robotach budowlanych, usługach, dostawach oraz razem i tutaj jeszcze są odpowiednio słownik na dole, w którym możemy wybrać odpowiedni tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, więc w tym zakresie możecie Państwo zweryfikować i dostawy, roboty budowlane, usługi oraz w zakresie trybów. To jest dobry punkt odniesienia do tego, żeby zweryfikować nasze działania i działania, bo za chwileczkę, tak jak pokażesz, jeżeli chodzi już o nasze raporty bezpośrednio, to też odniesienie naszego postępowania, naszych prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do postępowań ogólnych i źródła danych co do ostatniego z tych raportów. Ja się oczywiście zagadałem, więc trochę przekroczyłem czas, więc Szanowni Państwo, ja za tą część dziękuję.
I jesteśmy z powrotem, cały czas rozmawiamy o raportach zapublikowanych, ogłoszeniach, ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym. Teraz Piotrze, no taka była chwila takiej, zbudowaliśmy napięcie, także bardzo proszę. Trzeba zbudować napięcie, aby później ono padło. Także, i to jest twoje zadanie. Tak, moje zadanie. Żeby je podtrzymać. Raczej postaram się podtrzymać to napięcie. Grupa raportów z ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Myślę, że parę takich kluczowych jakby informacji podstawowych w ogóle o samych raportach. Przede wszystkim, w odróżnieniu od raportów danych ogólnych, raporty z tej grupy są dedykowane tylko dla zamawiających, zarejestrowanych i po zalogowaniu. Raporty danych ogólnych są dostępne dla wszystkich, nie wymagają logowania. Natomiast ich specyfika jest o tyle inna, bo odnoszą się bezpośrednio do danych danego zamawiającego. W związku z tym dostęp zamawiający ma bezpośrednio spoda. W zakresie uprawnień. Nie ma tutaj jakby dedykowanych uprawnień, jeśli chodzi o dostęp do samych raportów, zatem każdy zamawiający, który będzie zalogowany na swoim koncie, będzie mógł korzystać bez ograniczeń z tych raportów, oczywiście w ramach danych będących jakby w kontekście konkretnego zamawiającego zalogowanego. Co istotne, myślę, to też warto wspomnieć już na samym początku, że same raporty są posadowione w narzędziu Power BI, dzięki czemu pozwalają właśnie na te różne zagłębienia i te pewne analizy i filtrowania bezpośrednio na poszczególnych raportach, co myślę, że będzie bardzo jakby tutaj przydatne z punktu widzenia właśnie Państwa i możliwości weryfikacji tych danych związanych z publikowanymi ogłoszeniami. Dane prezentowane, jeśli chodzi o same ogłoszenia, są prezentowane bezpośrednio z danych ogłoszeń publikowanych przez zamawiających zarówno w BZP, przez Platformę Zamówienia, jak i poprzez Sendera Platformy Zamówienia. Tak jak tutaj Krzysztof wspominał, na chwilę obecną jeszcze nie pobieramy danych z ogłoszeń unijnych publikowanych przez zamawiających z wykorzystaniem Enotisa lub innych Senderów niż Sender Platformy Zamówienia, ale myślę, że czas i rozwój platformy przyniesie tutaj też również kolejne modyfikacje w zakresie raportowym. Ale na dzień dzisiejszy mamy dane tylko z ogłoszeń publikowanych przez zamawiających bezpośrednio z poziomu platformy. Co istotne, dane prezentowane są w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu do danych ogólnych, te dane są jakby uploadowane raz dziennie w godzinach wieczornych. W przypadku raportów z ogłoszeń, te dane są w czasie rzeczywistym, czyli w momencie, kiedy nastąpi publikacja ogłoszenia, to i te dane w przeciągu kilkunastu sekund odniosą się i rzeczywiście pokażą na danym raporcie. Pomoc, która może być też bardzo ważna w kontekście tych raportów, to jest pomoc kontekstowa, tooltipy wyjaśniające raporty, w tym źródło pochodzenia danych. Tak niejednokrotnie same kolumny dotyczące czy publikatora, czy rodzaju zamówienia i wartości nie do końca są jakby jasne, skąd dana dana pochodzi. Tak jak tutaj Krzysztof przedstawiał Państwu źródło pochodzenia danych i jakie dane są brane do poszczególnych raportów, to w tym wypadku tutaj taka pomoc kontekstowa jest i myślę, że też będzie bardzo przydatna w kontekście analizy tych danych. Jeśli chodzi o takie dodatkowe funkcjonalności, mają Państwo możliwość eksportu swoich danych do formatu jakby odpowiadającego Państwu potrzebom. Tak więc to jest ta funkcjonalność narzędzia Power BI, który w zwykłych takich raportach statycznych nie mielibyście Państwo możliwości. I oczywiście tutaj też prezentuję Państwu przykładowy zestaw filtrów, który umożliwia Państwu filtrowanie danych wyników na poszczególnych raportach. Oczywiście te filtry mogą się różnić w zależności od raportów. No i w momencie, kiedy Państwo już będziecie mieli dostęp do tych raportów, będziecie mogli zauważyć, że te filtry w pewnym zakresie się różnią i są w jednym zakresie szersze lub węższe, ale każdorazowo będą one się tylko odnosiły do Państwa jako zamawiającego. Pomimo tego, że jest możliwość filtrowania po zamawiającym, to zawsze ten filtr będzie tutaj sztywno zaciągał informację o zamawiającym z menadżera tożsamości. I przeszlibyśmy do pierwszego raportu właśnie z grupy raportów opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sendera Platformy. Jest to raport danych dotyczący liczby opublikowanych ogłoszeń. Na każdym raporcie będę zwracał Państwu takie istotne informacje właśnie dotyczące tego, co ten raport zawiera i jakie są jego takie elementy składowe, jeśli chodzi o prezentację danych. Oczywiście ten raport posiada takie podziały jak podział na rodzaj ogłoszenia,
Czyli tutaj mamy całą kolumnę dotyczącą tych ogłoszeń, które były publikowane. Bardzo istotne, ta lista nie zawiera całego zestawu ogłoszeń, które są możliwe do publikacji, tylko będzie posiadał te publikacje, które rzeczywiście zostały przez Państwa opublikowane. Kolejny podział to są podziały na publikatory, czyli tu mamy zarówno na biuletyn, co mój publiczny, jak i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dane są prezentowane w ujęciu sumarycznym i jeśli chodzi o prezentację danych, to dane są prezentowane zawsze za bieżący rok. Jakby oczywiście w ramach filtrów, które są dostępne, mogą Państwo ten okres oczywiście zmienić. Wówczas w tym filtrze domyślnym data publikacji mogą Państwo zmienić jakby okres prezentacji danych na tym raporcie. Kolejny raport, który jest udostępniony, to jest raport dane z opublikowanych ogłoszeń według województwa. Na wstępie przede wszystkim zaznaczę, że w przypadku większości zamawiających dane będą prezentowane w ujęciu jednego województwa i dane jakby odsetka tych wartości zawsze będą wskazywały 100%. Oczywiście mogą być tacy zamawiający, którzy z różnych przyczyn pojawią się na tych raportach w dwóch województwach, ale też będą takie przypadki, że jakby nie będzie informacji o województwie. To jest przypadek dotyczący placówek zagranicznych, które nie mają wskazanego województwa, no jakby ze specyfiki rejestracyjnej podmiotu. W związku z tym, tak jak tutaj Państwo widzą, na przykład mamy pole puste. Oczywiście te dane, które Państwo tutaj prezentują, mają jakby charakter poglądowy, żeby pokazać jakby sposób działania i wyświetlania, więc niejednokrotnie te dane mogą trochę nie odzwierciedlać specyfiki bezpośredniego zamawiającego. I teraz jeżeli chodzi o same te dane prezentacyjne, no to mamy oczywiście podobnie jak poprzednio podział na publikatory, czyli BZP, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Tutaj mamy województwo. W większości przypadków, tak jak wspomniałem, tu będzie tylko jedno województwo. Dane mamy w ujęciu liczbowym oraz procentowym i dane są prezentowane w ujęciu sumarycznym i oczywiście dane są prezentowane za bieżący okres czasu. No i oczywiście zmiana jakby tego okresu raportu jest możliwa poprzez dostępne filtry. Kolejny raport, raport danych ogłoszenia o zamówieniu według rodzaju zamówienia. W tym przypadku mamy podobnie podział bezpośrednio na publikator, czyli biuletyn zamówień, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dane są w podziale na rodzaj zamówienia. Prezentacja danych jest w ujęciu liczbowym oraz odsetkowym i sumarycznym. I oczywiście te dane odnoszą się bezpośrednio do konkretnego zamawiającego i nie ma tutaj możliwości jakby agregacji danych, bo te dane są agregowane właśnie na poziomie tych raportów danych ogólnych. No i to jest też ten element, który mogą Państwo mniej więcej zobaczyć, jak mieszczą się w ramach tych średnich, najczęściej udzielanych zamówieniach, jeśli chodzi o rodzaj zamówienia. Kolejnym raportem z grupy raportów dotyczących opublikowanych ogłoszeń to jest raport danych ogłoszenia o zamówieniu według trybu zamówienia. Co istotne, dane prezentują się w zakresie trybów, dla których publikowane było ogłoszenie o zamówieniu, czyli nie będziemy tutaj mieli ponownie całej listy trybów zamówienia, tylko wyświetlą się Państwu te tryby zamówień, w ramach których było publikowane ogłoszenie o zamówieniu. Podział mamy oczywiście podobnie jak w poprzednich raportach na publikatory, czyli biuletyn zamówień publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Wartości prezentowane są jako liczby i wartości procentowe i oczywiście w ramach każdych tych wartości mamy wartość sumaryczną i dane prezentują się w określonym filtrze czasu, czyli w roku bieżącym. Oczywiście w ramach tych filtrów mają Państwo też możliwość zawężania tych wyników. Tak jak mówię, i wspomniałem na samym wstępie, dane rodzaje filtrów różnią się w zależności od poszczególnych raportów.
Kolejny raport to raport danych ogłoszenia o zamówieniu według kryteriów oceny ofert. Jak Państwo widzieli, na raporcie danych ogólnych mieliśmy raport dotyczący kryteriów oceny ofert. Tu będą Państwo widzieć raport w ujęciu Państwa postępowań i Państwa zamówień. Raport oczywiście uwzględnia podział na publikatory. Oprócz tego tabela raportu uwzględnia tutaj te kryteria, czyli cena jako jedyne kryterium i kryteria, w których nie występuje wyłącznie cena. Mamy podział na rodzaj zamówienia, czyli dostawy, roboty i usługi, i oczywiście dane są prezentowane liczbowo i procentowo, i w ramach każdych tych wartości mamy dane sumaryczne, więc mogą Państwo tutaj mieć jakby ten punkt odniesienia w kontekście też jakby tej praktyki stosowanej przez innych zamawiających na podstawie raportów danych ogólnych. Kolejny raport to raport danych ogłoszenia o zamówieniu, postępowania, w których przewidziano zaliczkowanie. Na tym raporcie oczywiście Państwo zobaczą te postępowania, w ramach których przewidziano to zaliczkowanie. Raport uwzględnia podział na rodzaj zamówienia. W tym wypadku tutaj mamy prezentację danych, jeśli chodzi o publikator będący biuletynem zamówień publicznych. Wartości są prezentowane w ujęciu liczbowym i odsetkowym i niezmiennie domyślnym filtrem jest rok bieżący. Możliwość zmiany oczywiście jest dostępna z poziomu filtrów. Kolejny raport to dane ogłoszenia o zamówieniu, postępowania, w których zamawiający właśnie zastrzegł możliwość ubiegania się o zamówienie do wykonania, o których mowa w artykule 94 ustawy, czyli zamówienia zastrzeżone. Podobnie jak w poprzednim raporcie mamy tutaj prezentację danych na poziomie publikatora biuletynu zamówień publicznych. W zakresie podziału mamy tutaj podział na rodzaj zamówienia i prezentacja danych jest w ujęciu liczbowym oraz procentowym. Dane są sumowane i prezentowane są za rok bieżący. Kolejny raport, który jest z tej grupy raportów danych z publikowanych ogłoszeń, to raport danych ogłoszenia o zamówieniu, postępowania, w których przewidziano unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych. W tym wypadku podobnie mamy prezentację na poziomie publikatora będącego biuletynem zamówień publicznych. Mamy tutaj podział na rodzaj zamówienia. Wartości prezentowane są jako liczby oraz wartości procentowe. I oczywiście tutaj te wartości są w ujęciu sumarycznym, a filtr czasu jest określony jako rok bieżący. Kolejny raport to raport danych ogłoszenia o zamówieniu i to są postępowania, w których przewidziano zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Analogicznie jak poprzednie raporty, również te dane na tym raporcie prezentowane są w ujęciu publikatora będącego biuletynem zamówień publicznych. Podział na rodzaj zamówienia, dostawy, roboty budowlane i usługi, prezentacja tutaj na poziomie liczbowym oraz procentowym. Dane oczywiście są sumaryczne i jeśli chodzi o ten filtr czasu, to jest filtr domyślny jako rok bieżący. I kolejny raport, dość podobny, natomiast w innym ujęciu, to jest raport z danych ogłoszeń o zamówieniu. W tym wypadku mówimy o postępowaniach, w których przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przewidziano wstępne konsultacje rynkowe. Ten raport ma podobną budowę jak pozostałe trzy wcześniejsze, czyli mamy prezentacja z poziomu publikatora biuletynu zamówień publicznych, z podziałem na rodzaj zamówienia, wartości prezentowane jako liczby oraz wartości procentowe, które są prezentowane w ujęciu sumarycznym, no i filtr czasu oczywiście jako rok bieżący. Kolejny raport, myślę, że też dość istotny z punktu widzenia jakby takiej pewnej weryfikacji wypełnienia swoich obowiązków jako zamawiający. To jest raport danych ogłoszenia o zamówieniu, do których opublikowano ogłoszenie o wyniku postępowania, bowiem każdy zamawiający ma obowiązek opublikować ogłoszenie o wyniku postępowania. Ten raport oczywiście uwzględnia takie zmienne jak liczba ogłoszeń o zamówieniu, liczba ogłoszeń o zamówieniu, do których opublikowano ogłoszenie o wyniku, no i oczywiście ujęciu odsetkowym
procentowym, tym procentowym. Myślę, że warto tu też ten raport skomentować, że w przypadku, kiedy liczba ogłoszeń o zamówieniu i liczba ogłoszeń o wyniku jest mniejsza niż ogłoszeń o zamówieniu, to już na pewno jest sygnał dla zamawiającego, że chyba nie opublikowałem jakiegoś ogłoszenia o wyniku, ale drugie dość istotne jest takie, że tutaj może być wartość, która będzie większa niż 100%, dlatego że zamawiający może opublikować więcej niż jedno ogłoszenie o wyniku postępowania do danego ogłoszenia o zamówieniu. To raz i dwa, jeszcze druga kwestia, która jest związana z postępowaniami, dla których się nie publikuje ogłoszenia o zamówieniu. Także są tryby konkurencyjne, więc w tym zakresie, niekonkurencyjne postępowania, więc tutaj też może być tak, biorąc pod uwagę punkt odniesienia do tworzenia tego raportu. Będzie pewne zaskoczenie, jeżeli zobaczymy więcej niż 100%. Tak, ale to dalej będzie prawdziwa wartość. Dobrze. Kolejny raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i ogłoszenia udzielenia zamówienia w podziale na województwa. No tutaj słowem komentarza oczywiście, że ten raport też będzie w większości przypadków zamawiających wyświetlał dane w ramach jednego województwa. Jeśli chodzi o sam raport, no tutaj mamy podział oczywiście na publikatory, biuletyn zamówień, dziennik urzędowy Unii Europejskiej. Dane mamy prezentowane jako wartości oraz w ujęciu procentowym. W ramach poszczególnych tych danych mamy prezentowane dane sumaryczne i dane oczywiście są tutaj też agregowane jako dane ogółem. Filtrem czasu oczywiście tutaj mamy rok bieżący. Rozumiem, że tutaj w tym wypadku, jeżeli każdy zamawiający będzie widział na raporcie, to będzie się pojawiała wartość 100%, tak? Tak, oczywiście. Bo tu jak będziemy jako zindywidualizowani w jednym województwie, no to wiadomo, że ten odsetek już nie będzie się pojawiał 30%. Oczywiście, to jest ten sam przypadek, tak jak na samym początku mieliśmy też tę kwestię raportu, w którym występowały województwa, że w przypadku, kiedy to jest zamawiający, który występuje w jednym województwie, zawsze ten odsetek będzie stanowił 100%. W tym wypadku niezależnie od wartości, które się pojawią. Kolejny raport, który Państwu zostanie udostępniony, to jest raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i tutaj według trybu zamówienia i liczby zamówień. Raport ten oczywiście jest w podziale na tryb zamówienia. Oczywiście, tak jak poprzednio, wystąpią tylko te tryby na raporcie, w ramach których pojawiło się opublikowane przez Państwa ogłoszenie o wyniku i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dane prezentowane mamy tutaj w ujęciu publikatora, w ujęciu liczbowym oraz procentowym. Dane są sumaryczne. Oprócz tego, no, też tutaj nie jest pokazane, że w części raportów po najechaniu na konkretne pole mają też Państwo informacje o źródle pochodzenia tych danych. To jest ta pomoc taka kontekstowo tooltipowa, która też pomaga zrozumieć źródło pochodzenia danych na danym raporcie. Kolejny raport to raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia, z tym, że troszkę w innym ujęciu tryb zamówienia, wartość zamówienia. Tam mieliśmy w ramach wartości liczbowych, tu mamy w ramach ujęciu liczbowym, tu w ramach ujęcia wartościowego. Oczywiście podział na tryby zamówienia, publikator, w tym wypadku tutaj mamy w ujęciu wartości oraz procentowym i finalnie tutaj te wyniki też są w ujęciu sumarycznym, jeśli chodzi o publikator i jako wartości ogółem. Kolejnym z raportów jest raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania. Są tryby zamówienia. W ramach tego raportu no to mamy oczywiście podział na tryby zamówienia oraz na publikatory, BZP, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. W ramach tego podziału będziemy mogli zobaczyć informacje o liczbie składanych i odrzucanych ofertach w poszczególnym trybie, jeśli chodzi o ogłoszenia. Oczywiście dane są tutaj prezentowane też w ujęciu sumarycznym i w ujęciu czasowym, jeśli chodzi o film domyślny, rok bieżący.
Kolejnym z raportów to jest raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania, struktura udzielanych zamówień według rodzaju zamawiającego i według wartości. Tutaj też warto takim słowem komentarza, że no, pojawi się to znowu też analogicznie w przypadku województwa, że rodzaj zamawiającego no, będzie jako ten niezmienny, który określił zamawiający menedżer tożsamości, ale też w zależności od specyfiki zamówienia może się tutaj ten rodzaj zamawiającego zmienić jako zamawiający sektorowy. W związku z tym tutaj ta prezentacja rodzaju zamawiającego może być inna, więc w przypadku, kiedy mamy ten odsetek, to będzie 100%. Jeśli będzie więcej rodzajów zamawiającego niż jeden, no to ten procent odsetka będzie się tutaj zmieniał. Oczywiście mamy tutaj podział na tryb zamówienia i rodzaj zamawiającego i dane mamy prezentowane w ujęciu wartości oraz procentowym. Dane w poszczególnych trybach i tych prezentacjach wartości procentowym się sumują, jak i mamy podsumowanie ogółem. Kolejny raport, raport danych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jest to struktura procentowa trybów udzielania zamówień według rodzaju zamawiającego. Raport uwzględnia tutaj te kwestie dotyczące podziału na tryb zamówienia i rodzaj zamawiającego. Dane oczywiście są prezentowane w ujęciu liczbowym oraz procentowym. No i dane w poszczególnych kategoriach się sumują, więc są pokazane w ujęciu sumarycznym. I filtr, jeśli chodzi o prezentację danych jako domyślnie, to jest rok bieżący. Kolejny z raportów. Raport danych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. To jest struktura procentowa trybów udzielania zamówień według rodzaju zamawiającego w ujęciu wartości. Oczywiście raport prezentuje dane w podziale na rodzaj zamawiającego. Później mamy w ujęciu danego trybu prezentację wartości i w ujęciu procentowym, dane w ujęciu sumarycznym w zależności od danej kategorii, jeśli chodzi o tryb, i mamy dane sumaryczne, które podsumowują jakby cały raport dla rodzaju zamawiającego i trybów. Oprócz tych raportów, które Państwo widzieli na prezentacji, mamy też jeszcze kilkanaście takich raportów, które również zostaną Państwu udostępnione, a będą na pewno też przydatne, jeśli chodzi o tą weryfikację tych danych i jakby tutaj możliwości śledzenia, w jaki sposób postępują do Państwa postępowania. No to będzie raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i udzielania zamówienia. Tutaj będzie informacja o liczbie składanych i odrzucanych ofert w podziale na rodzaj zamówienia oraz na tryb zamówienia. Kolejnym takim raportem będzie raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia. I to informacja o średnim czasie trwania postępowania w podziale na rodzaj zamówienia oraz tryb zamówienia. Kolejno mówimy o raporcie danych ogłoszenia o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia. Tutaj będzie raport prezentujący procent liczby udzielanych zamówień według rodzaju zamawiającego. Kolejnym raportem jest raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia, rodzaj udzielanych zamówień według rodzaju zamawiającego w liczbach. I ostatni raport danych ogłoszenia o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia, rodzaj udzielanych zamówień według rodzaju zamawiającego wartościach. Oczywiście już w ramach tych raportów, które zostały Państwu udostępnione, to jest raport ze złożonych sprawozdań rocznych, to jest ten pierwszy element, o którym wspominał Krzysztof, jako udostępniony w ramach modułu monitorowania i analiz. Myślę, że oprócz tych raportów dotyczących grupy raportów z opublikowanych ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Biuletyn Zamówień Publicznych, mamy jeszcze grupę raportów dotyczących zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych i chciałbym Państwu jeszcze pokrótce przedstawić te raporty. Jeśli chodzi o założenia ogólne, to co dotyczące raportów, tutaj one są niezmienne. Oczywiście one są dedykowane dla zarejestrowanego, zalogowanego zamawiającego, dostępne bezpośrednio z portalu dostępowego. I w tym wypadku oczywiście dane prezentują dane w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z ogłoszeń publikowanych, bezpośrednio z poziomu platformy w BZP i przez sendera platformy e-zamówienia. Eksport i filtry analogicznie jak przy poprzednich raportach.
Zatem jeśli mowa o raportach danych ogłoszenia o zamówieniu, tutaj mówimy o społecznych zamówieniach, zamówieniach zastrzeżonych, ten raport prezentuje dane w podziale na rodzaj zamówienia. Oprócz tego mamy kolejny podział, to jest podział na przedmiot zamówienia według kodów CPV. Dane prezentowane są oczywiście w ujęciu liczbowym i w ujęciu sumarycznym. Oprócz tego dane są prezentowane jako wartości ogółem. Filtrem jakby czasu oczywiście niezmiennie będzie rok bieżący. Kolejny raport to raport danych ogłoszenia o wykonaniu umowy. To są zrównoważone zamówienia, weryfikacja zrównoważonych wymagań związanych z realizacją zamówienia na etapie realizacji zamówienia. Raport oczywiście ma tą dość niezmienną strukturę, czyli przede wszystkim mówimy o podziale na rodzaj zamówienia, później mamy podział na przedmiot zamówienia według kodów CPV. Dane prezentowane są w ujęciu liczbowym i wartości. Dane prezentowane w ujęciu sumarycznym dla danego kodu CPV i dane prezentowane oczywiście za rok bieżący. Kolejny raport to raport danych ogłoszenia o zamówieniu, zielone zamówienia. Tutaj oczywiście mamy analogiczny podział, czyli podział na rodzaj zamówienia. Kolejno mamy dane w podziale na zastosowany aspekt środowiskowy, dane prezentowane w ujęciu publikatora, oprócz tego w ujęciu liczbowym i wartości, jak i w ujęciu procentowym. Kolejny raport dotyczący zamówień społecznych. W tym przypadku mamy oczywiście podział na rodzaj zamówienia, podział na zastosowany aspekt społeczny i dane prezentowane oczywiście według liczby i wartości sumarycznych oraz w ujęciu procentowym, niezmiennie filtr czasu jako rok bieżący. I kolejny ostatni z tych raportów, jeśli chodzi o te raporty z ogłoszeń zamówień, to są innowacyjne zamówienia. W tym wypadku tutaj mamy różnicę, jak w pozostałych raportach, to są dane jeszcze w podziale na zastosowany aspekt innowacyjny i oczywiście z podziałem na publikator. Myślę, że jeszcze jeden taki raport, który warto wspomnieć, a jest też dość istotny, a tak naprawdę jest elementem MMA, to jest raport ze zdarzeń w postępowaniu. To jest coś, co przede wszystkim ma być pomocą dla Państwa, jeśli chodzi o inwentaryzowanie zdarzeń i jakby całej historii prowadzonego postępowania. Ten raport oczywiście jest dostępny z poziomu postępowania i naszej funkcjonalności słynnych trzech kropeczek, które mogą Państwo wygenerować raport. Oczywiście raport jest automatycznie generowany przez platformę zamówienia. Jest on dostępny online w czasie rzeczywistym. Mogą go Państwo generować w każdej chwili i też nie ma tutaj jakby ograniczeń ilościowych, jeśli chodzi o wywołanie tego raportu. Oprócz tego, że raport jest dostępny online, mogą go Państwo pobrać do pliku PDF. Jeśli chodzi o sam raport i jego zawartość, to zawiera on komplet informacji o zdarzeniach, jakie miały miejsce w postępowaniu, czyli każde zdarzenie, które wystąpiło, będzie miało odzwierciedlenie na raporcie, czyli zarówno od momentu, kiedy miało wszczęcie postępowania, zamieszczenie dokumentów postępowania, jak i prowadzenie komunikacji, otwarcie ofert, to wszystkie te zdarzenia pojawią się na tym raporcie. Oprócz tego każde zdarzenie po jego wejściu przedstawi szczegóły, jeśli to będzie publikacja ogłoszenia, to odniesie Państwa do tego ogłoszenia, które było jakby inicjatorem tego zdarzenia. I co ważne, że sam dostęp do raportów ze zdarzeń w postępowaniu jest w tym wypadku ograniczony, zarówno oczywiście do zamawiającego, którego dotyczy to postępowanie, oraz uprawnieniem dedykowanym, czyli to uprawnienie się nazywa raporty dotyczące postępowania. Oczywiście takie uprawnienie w tym wypadku może dodać danemu użytkownikowi zamawiającemu bezpośrednio supervisor w podmiocie. Tym samym, Szanowni Państwo, kończę część dotyczącą raportów, także serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo Panom dziękuję za przedstawienie tych raportów z ogłoszeń w biuletynie i w dzienniku urzędowym. Bardzo, bardzo ciekawe i rzeczywiście no, niezwykle przekrojowe, niezwykle szerokie jest to zagadnienie. No i super, że platforma pozwala na takie, że ma takie możliwości, pozwala na takie zestawienia danych. Krzysztof Fiołek, dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego i Prezes, kierownik projektu e-zamówienia. Kończymy tą część i już po krótkiej przerwie ogłoszenia unijne i e-sender na platformie e-zamówienia. Także zostańcie Państwo z nami.